Dzisiaj otwierając internet, zwróciliście Państwo uwagę na taki bardzo intrygujący tytuł Depresja gangstera. I pewnie zaczęliście się Państwo zastanawiać, no co psychiatra może powiedzieć na temat depresji gangstera. Otóż pod tym takim intrygującym tytułem dzieje się chęć przedstawienia Państwu paru informacji na temat depresji w ogóle. Depresja jest zjawiskiem powszechnym. Proszę pamiętać o tym, że w badaniach epidemiologicznych stwierdzono, że depresja, niezależnie od przyczyny, która ją wywołuje, czy to biologicznej, czy to środowiskowej, zewnętrznej, może wystąpić u kilku, a nawet do 20% populacji. Co to oznacza w praktyce? Wyobraźcie sobie Państwo własne środowisko, około 100 osób załóżmy, gdzie okaże się, że kilka z tych najbliższych Państwu osób, czy kręgu Państwa osób, do blisko 20 osób cierpiało albo cierpi na depresję. I w tej sytuacji informacja na temat objawów może być bardzo takim przydatnym elementarzem. Dlaczego wracam ciągle do tego intrygującego tytułu Depresja gangstera? W latach 90. nakręcono film z bardzo renomowanymi aktorami właśnie pod tym tytułem, gdzie pokazana jest troszkę w takim krzywym zwierciadle może, bo to komedia, relacja osoby cierpiącej na depresję i terapeuty, która tej osobie w depresji pomaga. Picantelli dodaje temu filmowi fakt, że na depresję cierpi mafioza, prawda? Każdemu z nas kojarzy się taka osoba z niezwykle silnym mężczyzną, przekraczającym granice prawa, rządzącym kamorą, czyli osoba, która jakby daleko w takim stereotypie społecznym jest od człowieka, który boi się, który nie może spać, który podejrzewa, że coś się z nim złego dzieje, który nie może zrealizować swoich potrzeb seksualnych. I na tej kanwie autorzy filmu pokazali, jak zmuszając się w pewien sposób do pójścia do psychiatry, do wejścia w terapię, ten człowiek odkrywa, że po prostu cierpi na depresję. Że to, z czym nie mógł sobie poradzić, co go przerażało dodatkowo, co nie pozwalało mu zarządzać swoim imperium, jest chorobą. I tak jak każdy zwykły śmiertelnik, potrzebuje pomocy specjalisty. Potrzebuje farmakoterapii, psychoterapii, potrzebuje odkryć się, powiedzieć o swoich przeżyciach i zdać się na drugiego człowieka, co oznacza, że mówi się temu specjaliście o swoich najintymniejszych przeżyciach, o swoich najintymniejszych problemach i spada maska człowieka, który, tak jak w tym filmie, zarządza kamorą.